Justyna Koronkiewicz. Słowa wykluwają się z kolorowych baniek, gdzieś na granicy serca i języka. Niektóre zatrzymują się na jego krańcu, odklejają od gładkiej powierzchni i wracają w głąb ciała. Zjawiają się potem w snach, jako niedokończone historie, znaki zapytania, przerwane wątki. Te, które wybrzmią do końca, wędrują po świecie. Wpadają w uszy innych ludzi, wpełzają pod skórę, sięgają duszy. Człowiek bowiem poza pożywieniem i wodą potrzebuje także słów. Tych rodzących się wewnątrz i tych, które przychodzą z zewnątrz. Bez nich jak bez soli, jałowo jakoś i pustynnie. Dlatego czasem jesteśmy jak ryby trzepocące się na brzegu rzeki. Niby blisko do życiodajnej wody, a jednak umieramy.